i zapraszam na Układ sił na świecie. Tradycyjnie przypominam, że partnerem naszego programu jest wydawnictwo Prześwity. Będziemy rozmawiać m.in. o tym, co wydarzyło się w Brukseli, to znaczy o rocznicy 75 powstania NATO. Podczas tej uroczystości obecny był Dmytro Kuleba, czyli szef MSZ Ukrainy. Polecam Państwu książkę wydaną przez Prześwity właśnie Dmytro Kłeby na temat tego, w jaki sposób walczyć i rozpoznawać dezinformacje w warunkach wojennych. A teraz przechodzimy do rozmowy. Moim gościem jest dzisiaj generał Leon Komornicki. Witam Panie Generale. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Z panem generałem spotykamy się regularnie raz na dwa tygodnie. Omawiamy najważniejsze wydarzenia z perspektywy Polski i z perspektywy Ukrainy. Wczoraj świat i Polskę przede wszystkim obiegła taka informacja, że Radosław Sikorski, czyli szef polskiego MSZ, miał powiedzieć na konferencji prasowej właśnie po uroczystościach w Brukseli, że NATO otworzył misję, która będzie. W jakiś sposób wspierać Ukrainę, być może będzie także na Ukrainie operować. Jak rozumiem, nie będzie to, zresztą on to powiedział wprost, bezpośrednie wejście do wojny czy podjęcie działań zbrojnych w stosunku do armii rosyjskiej, ale no, wzięcie na siebie pewnych logistycznych obowiązków, być może także innych. Jaka jest Pana ocena właśnie tego faktu, że coś takiego zostało ogłoszone? Jak taka misja może wyglądać? no oczywiście że powinienem zacząć od tego od krótkiego, krótkiego słowa czy od słowa wreszcie czy nareszcie tak to się powinno stać w mojej ocenie półtora roku temu co najmniej półtora roku temu taka decyzja powinna być podjęta że NATO przyjmuje na siebie obowiązek koordynacji synchronizacji strategicznej tak zabezpieczenia Realizacji planu wojennego ukraińskiej armii w prowadzeniu wojny z Rosją. Strategiczna koordynacja w tej sytuacji, kiedy ukraińska armia praktycznie pozbawiona jest własnych zasobów, czy Ukraina jest pozbawiona własnych zasobów, możliwości produkcyjnych, całej gospodarki, która powinna zabezpieczać armię w prowadzeniu takiej wojny wyniszczającej, wyczerpującej, tak. Ukraina tej zdolności, jak wiadomo, nie posiada. Ona tej zdolności została pozbawiona i, i te, te zadania przejął praktycznie, przyjął na siebie zaplecze zachodnich państw. To siłą rzeczy, tą ko koordynacją strategiczną, zabezpieczającą, w sposób wyprzedzający w stosunku do planowanych przedsięwzięć czy też operacji ukraińskiej armii co najmniej pół roku, ta technika, czy usprzęt i uzbrojenie oraz amunicja powinna trafiać do Ukrainy w takim wymiarze, żeby co najmniej pół roku wyprzedzać ten, realizację tego planu i żeby zapewnić taką sytuację, gdzie ukraiński żołnierz, ukraiński dowódca nie czeka na technikę, na właśnie amunicję, na środki walki, a właśnie sprzęt wojskowy, amunicja, rakiety, i tak dalej, i tak dalej, zgodnie z planem wyprzedzająco oczekują na ukraińskiego żołnierza i ukraińskiego dowódcę. Bo on jeszcze musi, co tą technikę opanować, musi tą techniką umieć władać na polu walki. I dobrze, że to się stało. Szkoda, że tak późno. I znowu tu wracamy do tego naszego już w jakiś sposób w tej przestrzeni ugruntowanego określenia przyjść pan wczoraj, tak, to wszystko jest za późno, to jest za późno. Dobra, panie generale, ale jeżeli chodzi o tę misję, to można to interpretować jako pewną nowość, no, nie wiadomo jakie są szczegóły tej misji, bo te słowa były dosyć lakoniczne Radosława Sikorskiego, natomiast... no. Nie było też wprost to powiedziane, czy żołnierze NATO rzeczywiście znajdą się na Ukrainie, bo to byłoby przełamanie pewnego, pewnego tabu, już nie tylko w takiej przestrzeni werbalnej, jak to zrobił prezydent Francji Emmanuel Macron, ale w sferze rzeczywistej. I teraz pytanie, bo można to też tak postrzegać, że to no byłby pewien krok eskalacyjny, który mógłby sprowokować pewną reakcję Moskwy. Zresztą Kreml oświadczenie na ten temat wydał. Więc pytanie, czy to stwarza też jakieś ryzyko dla Polski, gdyby właśnie polscy żołnierze między innymi we wspólnej misji NATO znaleźli się na Ukrainie. W mojej ocenie tam żołnierze NATO są zresztą tutaj w różnych miejscach pewni przywódcy wielu państw, mówię chodzi o państwa NATO, taką, taką wiedzą się już podzielili. Przecież w mojej ocenie gdzieś tam na zapleczu nawet ukraińskiej armii ten sprzęt oni przygotowują do, do przekazania, instruują, ale także uczestniczą w przedsięwzięciach choćby serwisowych czy innych naprawczych tej techniki, bo przecież takiej zdolności ukraińska Armia nie posiada ani ukraiński przemysł. Oczywiście po części ta technika, chociaż chociażby Laopardus jest remontowana u nas w Gliwicach, no ale w dużej mierze przecież ta, ten, ten sprzęt wojskowy wymaga takiej bieżącej obsługi. W ramach ruchomego zabezpieczenia pola walki, tak? Tutaj tych zdolności i tak dalej. Oczywiście, że Ukraińcy, że żołnierze NATO nie biorą udziału tutaj w walkach bezpośrednio, chociaż uchodźcy z państw zachodnich uczestniczą w tej wojnie, też nie jest to żadną tajemnicą. Moje mojej ocenie, i tutaj Stany Zjednoczone, jako główny, można powiedzieć, tak, główna siła sprawcza w, w NATO, Jednoznacznie się już przed tym spotkaniem w Brukseli wypowiedź, ambasadorka, właśnie USA przy NATO, był w ten sposób jednoznaczny, że Stany Zjednoczone są przeciwne wysyłaniu żołnierzy NATO na Ukrainę. I są przeciwne czemu? Oddziaływaniu ukraińskiej armii, wracamy do tego, co już w poprzedniej naszej rozmowie powiedzieliśmy, przeciwne wykonywaniu uderzeń przez armię ukraińską na terytorium Rosji. W celu wyniszczania czy też ubezwładniania określonych celów, w tym infrastrukturę krytyczną tego, tego państwa, energetyczną i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj, w mojej ocenie, bez zgody Stanów Zjednoczonych, do takiej sytuacji nie, póki co nie dojdzie. Dlatego też te wypowiedzi już zostały mocno stonowane w czasie tego spotkania, to należy zauważyć, w ministru spraw zagranicznych której Francuzi wypowiadali i tam też nasi politycy, nie mówię, którzy mają jakiś decydujący wpływ na podjęcie takiej decyzji, też się w tej sprawie wypowiadali, że trzeba skierować, a nawet niektórzy generałowie nasi mówili, że nawet wojska lądowe trzeba tam skierować. Tak, To oczywiście Rosja by odebrała jako już ostateczne potwierdzenie zaangażowania NATO, siły militarnych te, te, tego sojuszu w wojnę przeciwko Rosji, bo taka narracja już w przestrzeni publicznej na użytek wewnętrzny rosyjskiego społeczeństwa krem prowadzi, że Rosja prowadzi wojnę z Zachodem, prowadzi wojnę z NATO. Bo ukraińska, area... Czyli jak rozumiem, wysłanie takich, takiej misji, gdyby to była misja, która miałaby rzeczywiście fizycznie znaleźć się na Ukrainie, mogłaby w ten sposób być przez Rosję odebrane i druga sprawa, jeżeli mówi pan, że Amerykanie nie zgadzają się na to, to, to jak to się ma do słów, właśnie ministra Sikorskiego, że taka decyzja zapadła? No, rozumiem, że nie zapadłaby bez zgody Amerykanów to decyzja zapadła o misji koordynującej tutaj ta to, to, to koordynacja może się odbywać oczywiście i na terenie, na terenie jednego z państw NATO, ale także może się odbywać na Ukrainie. To jest, to jest misja o charakterze niebojowym, tak? Czyli ona ma, zajmowała się tą, tą koordynacją i synchronizacją w wymiarze strategicznym, żeby ta technika, o czym mówiliśmy, czyli sprzęt wojskowy, i amunicja trafiała w sposób płynny, zgodnie z potrzebami planu prowadzenia wojny, planu operacyjnego. Bo tak to powinno wyglądać. Tak? W związku z tym, w mojej ocenie, to taki ma wymiar. To, to, to nie jest misja, która będzie miała charakter bojowy, czyli zaangażowania się wojsk NATO w tą wojnę i tak dalej. W przyszłości może być to misja o charakterze rozjemczym, i tak dalej, ale do tego jeszcze w mojej ocenie daleko, bo do tego, żeby takie warunki zaistniały, jeżeli chodzi o misję rozjemczą, tak, potrzebny jest mandat po pierwsze ONZ, po drugie, zgoda Rosji też, bo Rosja to może, może, może się wtedy dopiero zgodzić. Dwie strony muszą się na, tą, na, takie, na takie podejście zgodzić, a Rosja póki co prowadzi działania. Ofensywne, o charakterze taktycznym, mające zadanie wykrwawiać ukraińską armię. Taki sobie cel stawia dzisiaj ukraińska, Rosyjska Armia, wyczerpywać jej zasoby, amunicji, rakiet, i to widzimy, że te braki już są dosyć znaczące w ukraińskiej armii. Za chwilę jeszcze pana, pana zapytam o właśnie sytuację na froncie, ale kończąc wątek tego spotkania w Brukseli, tam też. Została taka informacja podana, że państwa wstępnie zgodziły się na dyskusję na temat utworzenia takiego funduszu w wysokości 100 miliardów euro. Ten fundusz miałby operować przez najbliższych 5 lat właśnie na pomoc Ukrainie. I to no, nazwisko Donalda. Trumpa nie zostało wypowiedziane wprost, ale taka jest interpretacja medialna, nawet niektóre media pisały o tym, że Europa chce się stać Trumpo odporna, czyli w momencie gdyby okazało się, że Donald Trump zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, żeby finansowanie dla Ukrainy było zapewnione i żeby te decyzje podjąć już teraz wspólnie w ramach NATO. Jaka jest pana ocena właśnie tego faktu, tego funduszu, czy to jest dobry kierunek? Tak, oczywiście, że to jest bardzo dobry kierunek w kontekście tego, że przecież pomoc Ukrainy w tej chwili bardzo osłabła z powodu braku właśnie pieniędzy. Te pieniądze, których głównym mierze. Były, były wyasygnowywane na pomoc Ukrainie, były czynione przez Stany Zjednoczone. Jak wiadomo, 60 miliardów ugrzęzło w kongresie amerykańskim. Póki co decyzja w tej zakresie nie zapadła. I moje mojej ocenie do wyborów nie zapadnie, żeby te pieniądze odblokować. W związku z tym, to jest jeden powód, że trzeba było szukać innego rozwiązania, udzielania tej, uruchomienia środków finansowych, ale one przecież nie rozwiązują problemu, bo za te pieniądze trzeba kupić. Jeszcze technikę. No i te 100 miliardów amerykańskich dolarów to będzie, będzie praktycznie przeznaczone na tą pomoc przez, na okres 5 lat. Tak? To nie będzie jednorazowy, taki powiedzieć, zastrzyk pomocowy, ogromny, duży i tak dalej. I po drugie, Oczywiście to się, zgadzam się z takim taką, oczywiście to, to, to nie, nie, nie my tym, żeby się zgadzać, ale z oceną, że to jest takie swoiste antidotum w, 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 w sytuacji, gdyby prezydent Trump podtrzymał, czy, czy były prezydent Trump, jak wygra wybory, podtrzymał swoje stanowisko że będzie zmierzał do zakończenia tej wojny i zakończenia udzielania pomocy Ukrainie w tej wojnie, i tak dalej, żeby właśnie uciec od takiej, takiej ewentualnej decyzji, która może nastąpić, i to trzeba brać pod uwagę zupełnie poważnie taką, taką możliwość i takie zagrożenie jest uzależnienie się tu państw NATO, bo to trzeba zauważyć, że to dotyczy, decyzja jest NATO, nie Unii Europejskiej NATO. To od, niezależnie od, od decyzji pre, przy, przy, wy, prezydenta, jeżeli wygra wybory Trumpa, który będzie chciał właśnie uczynić, to, to o czym mówi? Tak, ale z drugiej strony, panie redaktorze, szanowni państwo, ja tu widzę poważne zagrożenie o charakterze politycznym. Dostęp nastąpi, jeżeli prezydent Trump wygra wybory i podtrzyma swoje stanowisko, a, a państwa Europy Zachodniej, NATO będą. Przysta będą przystawały przy swoim, posługują się właśnie tym funduszem pomocy w Ukrainie może nastąpić rozdźwięk, nie mówię rozłam, samym NATO i z poważnym sojusznikiem, jakim są Stany Zjednoczone i trzeba to też widzieć i też trzeba, trzeba to przewidywać, jeżeli, powtarzam jeszcze raz, prezydent Trump, który jeżeli wygra wybory i podtrzyma swoje stanowisko, które w, tym, w ramach tej kampanii wyborczej toczącej się w Stanach Zjednoczonych wygłasza, tak. No więc jest, jest sytuacja poważna i z, tak, z tego powodu, dlatego też 75. rocznica powstania NATO, no nie była obchodzona hucznie, bo nie ma powodów do tego, żeby do świętowania, bo jest, toczy się wojna, w tej wojnie państwa NATO to Pomorzu są zaangażowane i angażują się coraz bardziej właśnie poprzez ten fundusz, a z drugiej strony no, nieznoznaczne są tutaj wyrażane stanowiska członków NATO w tej sprawie na czele z kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych Tak, Trump. Panie Trump. Generale, to, to jeszcze zapytam pana o ostatnią już rzecz związaną z tymi wydarzeniami. To znaczy propozycja sekretarza generalnego NATO była taka właśnie, żeby ten fundusz utworzyć, ale też, żeby. Przerzucić część obowiązków, jeżeli chodzi o koordynację i logistykę związaną z pomocą dla Ukrainy, nie na tak zwaną, właśnie Rammstein Group, taką grupę ad hoc powołaną pod przywództwem Stanów Zjednoczonych, wszystkich państw, które wspierają Ukrainę na świecie. No, może nie wszystkich, ale, ale wielu, gdzieś około 50. I żeby to część tego ciężaru została przerzucona właśnie na NATO, na Sojusz Północnoatlantycki. Czy to jest także w Pana ocenie dobry kierunek? To, to ja już powiedziałem na wstępie, tak, oczywiście. To powinno od razu nastąpić, kiedy zapadła decyzja i nas, w samym NATO, ale także w Stanach Zjednoczonych i sojuszników i tak dalej, wspierający Ukrainie, że wspieramy tutaj w pomocy, pojętej pomocy, sprzęcie, Wojskowa, amunicji, rakietach i tak dalej, ukraińskiej armii, to powinno się od razu stać, dlatego że ta grupa koordynacyjna utworzona w Ramstein no nie ma żadnej siły sprawczej, formalno-prawnej, jeżeli chodzi o tą koordynację i tak dalej. Ma, w związku z tym na pewno spotkała się ona z wieloma kłopotami, problemami, jak to wszystko skoordynować i tak dalej, na podstawie jakich decyzji ta koordynacja ma się odbywać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast już przyjęcie tej koordynacji strategicznej, powtarzam jeszcze raz, która musi być zsynchronizowana z planem operacyjnym prowadzenia wojny w sposób wyprzedzający, tak? No i jest rozwiązanie wszechmiar oczekiwanym, pożądanym, który już dawno powinien nastąpić. I ona dopiero, mając siłę określoną sprawczą, mówią na to, może to skutecznie zrealizować, mając jeszcze do dyspozycji pieniądze, te, które przecież zostały tutaj zaproponowane, choć decyzja dopiero ostatecznie zapadnie w lipcu na szczycie, gdzie? Waszyngtonia. Czas umyka, czas pracuje na rzecz Rosji, Rosja się mobilizuje, Rosja otwiera swoje, czy otworzyła swoje zdolności i jest gotowa do prowadzenia kontynuowania tej wojny w wymiarze, no jakim? Ofensywnym i na pewno do, na przełomie wiosny, wiosny lata, czy na początku lata do tej ofensywy przystąpi. To właśnie, może w tym kontekście zapytam Pana o informację, która została wydana przez Departament Stanu, z niego, z niego wyszła, na temat amerykańskiej oceny rosyjskich zdolności i okazuje się, że Rosjanie, według tej informacji, odbudowali w zasadzie niemal całkowicie swój potencjał, z przedwojny, mimo ogromnych strat, które ponieśli na Ukrainie w sprzęcie, ale też ponad 300 tysięcy ludzi czy tam, tam zginęło. Zginęło, czy, czy zostało rannych, czy no nie może prowadzić dalej walki. Więc pytanie, czy w pana cenie rzeczywiście Rosjanie byli zdolni do tak do chyba krokołomnego zadania, żeby mimo ogromnych strat w tak krótkim czasie odbudować swój potencjał? No tutaj jeżeli sięgamy po, po dosyć już znane powiedzenie nic co nie jest możliwe w Rosji jest możliwe tak to, to jest to jest przykład w mojej ocenie tak. To się dzieje wbrew wszelkiego rodzaju ocenom, które także w naszej przestrzeni się no w ostatnim okresie oczywiście nasiliły, że Rosja jest całkowicie nie, nie, za chwilę będzie, nie będzie zdolna do prowadzenia tej wojny, bo kończą się rakiety, amunicja i tak dalej. Wiele innych zdolności zostało wyczerpanych w rosyjskiej armii, która, żeby otworzyć je, potrzebuje pięciu, dziesięciu lat. No to chciałam zauważyć, że to jest. I to jest potwierdzenie, jeżeli ten raport jest oczywiście potwierdzony, a w mojej ocenie, jeżeli to oficjalne struktury Stanów Zjednoczonych przedstawiły taką ocenę, to te dane są potwierdzone na pewno z wiarygodnych źródeł, że Rosja otworzyła te zdolności już przed tej wojny i w mojej ocenie nawet poszła dalej, bo w rosyjskiej armii trwa, niezależnie od tego, że prowadzi ona wojnę w Ukrainie, trwa reforma. Przeistoczenie tej armii w armię masową, półtora milionową czy ponad półtora milionową, tak, reforma struktur organizacyjnych, szkolnictwa wojskowego, które jest tam, pracuje pełną parą, tak, no i te wnioski, które wynikają z tej wojny wrazonej w Ukrainie, to są, jest doskonałe takie polowe, wojenne laboratorium, są wdrażane w życie gdzie w rosyjskiej sztuce wojennej, sztuce operacyjnej i taktyce. I oczywiście w nowych wzorcach uzbrojenia. One się pojawiają, tak, i są sądowane, są oceniane i tak dalej. To idzie wszystko równolegle. Tam nie jest tak, że, że to jest gdzieś oderwane i od siebie nie jest spójne z toczącą się wojną w Ukrainie. Rosja też reformuje swój potencjał na tu zachodnim kierunku strategicznym, przeistaczając zachodnie okręg wojskowy, dwa okręgi wojskowe, okręg właśnie Leningradzki Moskiewski i tak dalej, i tak dalej. I pracuje pełną parą w Rosji, zaplecze. Zaplecze czego? W trybie trójzmianowym, czyli to już jest, stanowi taką swoistą machinę wojenną, kiedy na Zachodzie w dalszym ciągu. Nie ma decyzji o tym, żeby uruchomić dwuzmianowość chociażby, żeby te pieniądze, które za chwilę będą, tak, one co prawda dopiero w lipcu, ale do lipca to rosyjska armia może przełamać front toczącej się obrony ukraińskiej armii, no i zmusić ją, rozbi rozbi rozbić ją i zmusić do kapitulacji. Do takiej sytuacji może dojść. Także to wszystko jest spóźnione, a uruchomienie tych, tych pieniędzy, żeby tą, to uzbrojenie wyprodukować, żeby je zakupić, no to nie jest proces jednodniowy, to nie jest przystyknięcie palców. To jest poważny problem, bo przecież ten przemysł zachodni realizuje bieżące zamówienia, także które składa i wojsko polskie, które w dużej mierze utraciło swoje zdolności w wielu obszarach, przekazując. Sprzęt wojskowy i uzbrojenie armii ukraińskiej, chociażby jeżeli chodzi o samoloty, o czołgi, bojowe wozy piechoty, transportery opancerzone, artylerię, amunicję i tak dalej. My jesteśmy także, niezależnie od naszego przezbrajania i modernizacji, w trakcie co? No, odtwarzania gotowości i zdolności bojowej sił zbrojnych. I jak ten proces dzisiaj wygląda? No w mojej ocenie wygląda nie najlepiej. Nie najlepiej, bowiem pewne procesy, jeżeli chodzi o zamówienie sprzętu wojskowego w przemyśle zachodnim, a głównie tam zamawiamy, przebiega zgodnie z tym, co wcześniej zostało ustalone. Tu nie uległo nic przyspieszeniu. A oczekiwania... Rady... Minister obrony Francji mówił o tym, że Francja nie wyklucza wymuszenia na przemyśle, właśnie przestawienia się na tryby wojenne. Konkretnie powiedział, że no chciałby, żeby przemysł priorytetyzował właśnie kwestie zamówień zbrojeniowych. Ale jak rozumiem, no różnica pomiędzy Europą Zachodnią czy w ogóle Zachodem a Rosją jest taka, że na Zachodzie jednak trzeba się wsłuchiwać w głos społeczeństwa, bo mamy struktury demokratyczne, a Rosja po prostu może przeznaczyć ogromne Ilości pieniędzy na, na uzbrojenie, wydać dekret o tym, że przemysł ma pracować właśnie w, w systemie trójzmianowym. No i za bardzo nie muszą władze na Kremlu pytać się kogokolwiek o zdanie. Tak, oczywiście, że tak. To jest dotykam Pani rektor do kolejnego bardzo ważnego problemu, który jest pomijany przez wielu ekspertów, chodzi o naszych głównie, pomijany aspekt społeczny, bo przecież na Zachodzie, żeby właśnie uruchomić dwuzmianowość tej produkcji przemysłu zbrojeniowego, to trzeba, trzeba odciągnąć, mówiąc kolokwialnie, wielu specjalistów, ludzi od produkcji cywilnej skierować do przemysłu tak a ten przemysł jest rozproszony głównie w rękach prywatnych czy też spółek giełdowych różnego rodzaju jest umiędzynarodowiony i tak dalej tak dalej trudno zarządzać w sposób dyrektywny jak to się dzieje w Rosji i stopień odporności rosyjskiego społeczeństwa które nie żyje już w komforcie przecież jest w daleko idącym dyskomforcie tak to i odporność na stopień bólu jest zdecydowanie w większości społeczności zachodnich, które nie będzie gotowe, nie jest gotowe wyjść z strefy komfortu, bo ta sytuacja właśnie uruchomienia dodatkowej zmianowości w przemyśle zbrojeniowym i skierowania tu głównych wysiłków tak, inwestycyjnych powoduje, że to społeczeństwo będzie, mu, będzie musiało wyjść z strefy komfortu. Komfortu żyć jakimś trochę biedniej, trochę trudniej. No na to oni nie, nikt nie pójdzie na Zachodzie <laughs> mówię o społeczeństwie, które w wielu wypadkach nie rozumie tej wojny, nie utożsamia się z tą wojną i nie jest z tą wojną i nie chce być z tą wojną, tak? a przekonać, to nie jest, to społeczeństwo nie jest prosta sprawa. W ogniu chociażby kampanii wyborczej, która trwa w Stanach Zjednoczonych, bo to wyjście także z strefy komfortu dotyczyć powinno. Czy obejmie, by obejmowało społeczeństwo amerykańskie i takim tutaj z jakikolwiek symptomów, że to społeczeństwo jest gotowe, nie ma. To rzutuje zatem na politykę wewnętrzną, rzutuje na tak zwane słupki poparcia społecznego partiom politycznym. No i politycy przecież o tym głównie myślą, jak zachować władzę, jak utrzymać władzę. No i żeby do tej władzy nie doszli ci, Którzy są, no chociażby we Francji, pani Le Pen z, z Putinem, tak? Utożsamia się z jego polityką i tak dalej. I takie zagrożenia też istnieją w innych państwach, tutaj europejskich i tak dalej. I te, też, te, te różnego rodzaju nastroje są podobne w Stanach Zjednoczonych, w tym obszarze tego społeczeństwa, czy części społeczeństwa amerykańskiego, które popiera kto? Donalda Trumpa w tych wyborach. W tych wyborach, już też wspomnieliśmy, popierają. Znaczące postacie życia gospodarczego, jak na przykład on, jak, jak Elon Musk popierający Trumpa, i który podważa sens istnienia NATO. Tak to wszystko trzeba brać pod uwagę, bo to zderzają, to polityka potrzeby wsparcia ukraińskiej armii zderza się z wewnętrznym stanem nastrojów społecznych i tak dalej, elit. I polityka wewnętrzna, jako że jest pierwotna w stosunku do polityki zagranicznej, ma główne, znaczące tutaj tak, pozycje w formowaniu właśnie tego typu różnego rodzaju strategii, czy też polityki poparcia dla Ukrainy i wsparcia tej, tego tego kraju w toczącej wojnie z Rosją, która powinna być okazywana, bo to jest w naszym strategicznym interesie. No i chciałem zauważyć, Panie Redaktorze, że na szczycie NATO to nie zapadło. oczywiście nie na szczycie NATO, przepraszam, spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych nie. nie zapadła jeszcze decyzja, kto ma być sekretarzem generalnym, to jest ważne. Pan Minister Sikorski słusznie podkreśla tą sprawę, że wreszcie trzeba właśnie we, w strukturach NATO, ale Unii Europejskiej, więcej przedstawicieli z Europy, z państw Europy Środkowo-Wschodniej, wschodniej flanki NATO, żeby budować określone tutaj, e, tutaj oceny właściwe, adekwatne do tego, co ma miejsce, bardziej wiarygodne i spójne z tym, z potrzebami ukraińskiej armii, ale także naszymi i obrony naszej naszej także, flan, naszych tutaj yy, granic, granic naszych państw i tak dalej, sąsiadujących z Rosją, że póki co w NATO jesteśmy w mojej ocenie drugiej kategorii, tak, w Unii Europejskiej także, bo to właśnie między innymi o tym też świadczy. I trzeba robić wszystko, żeby przedstawiciel Rumunii, właśnie prezydent Rumunii został przewodniczący tym sekretarzem generalnym NATO, a nie y, premier y, y, Holandii, tak, który, który też nie do, nie, do, nie do końca ma za sobą ciekawą historyczną kartę w ocenie Rosji. No i Holandia wiadomo, że jest w zupełnie innej strategicznej sytuacji niż Dokładnie wschodnia członka tak. Sojuszu. Panie generale. Dokładnie tak. są do i, I do Rosji mieliśmy niedawno dekret Władimira Putina mówiący o poboże 150 tysięcy żołnierzy nowych do rosyjskiej armii. Co to oznacza? To oczywiście niewiele znaczy, w sensie, bo tutaj też niektórzy wpadają takie skrajne znowu oceny, że natychmiast po dwóch, trzech miesiącach ci żołnierze zostaną skierowani na front, nigdy już, już takiej potrzeby nie ma i, i, taki, i, i dowództwo rosyjskiej armii tego nie uczyni, bo i ocenie oni dopiero mogą trafić gdziekolwiek do, do front. Za pół roku, czyli jesienią. Czy oni w ogóle mogą trafić na front, bo media no, piszą, właśnie. że jeżeli chodzi o poborowych żołnierzy, no to oni, że rosyjskie prawo zabrania wysłania ich poza granice Rosji. Oczywiście to jest pytanie, co Rosja uważa za swoje granice, jeżeli chodzi o Ukrainę, bo Zmraśnie, część tego, Państwa, już uważa za swoje, za swoje ziemie. No więc właśnie, panie, no przecież Rosja właśnie Putin 20, w, lut, w, w przepraszam, w grudniu 2020 drugiego roku uznał obwód bugański, doniecki, i chersoński za integralną część Rosji, także na pewno tam oni się znajdą, ale nie wcześniej, nie wcześniej jak dopiero jak dopiero jesienią, kiedy oni wysz będą wyszkoleni, będą zgrani w określonych strukturach i tak dalej, będą zdolni do prowadzenia wojny. Już nie będzie to traktowane jak typowe mięso armatnie po przeszkoleniu podstawowym, kierowanie na front, żeby zatykać dziury. Takiej potrzeby dzisiaj nie ma w mojej ocenie w rosyjskiej armii. Oni mają jeszcze inne zasoby, także... Prowadzą cały czas tak zwaną ukrytą mobilizację, bo uzupełniają te straty. Te zasoby nie zostały jeszcze wyczerpane, i tak dalej. Także to jest ta sprawa, i to jest, to, tak to trzeba traktować nie popadać w skrajności, że zaraz, nie daj Boże, tutaj to wszystko wyślą na front i oczywiście zaraz będą. Tym bardziej, że. Słabnie ukraińska armia, ta armia straci swoje zasoby, tak. Ogłoszona przecież została mobilizacja, tak, czy też pobór. To w Ukrainie to tam podpisał prezydent Załęski też okcionany dokument o właśnie obniżeniu wieku poboru do 25 lat i tak dalej. Także to się wszystko dzieje, bo te zasoby się tam wyjątkowo kurczą, no ale pamiętajmy. Że to dotyczy nie tylko żołnierza specjalisty biegające z przysłowiowym karabinem, obsługującym broń, ale przecież nie zapominajmy, że kluczową rolę na polu walki odby, odby, spełniają dowódcy post podstawowych szczebli. Tak? W armii rosyjskiej już tego problemu nie ma, bo tam szkolnictwo wojskowe, jak powiedziałem, pracuje w trybie wojennym, też skróconym, nie takim, że tam dwa, trzy miesiące kierowani są dowódcy plutonów tak, nowo, nowo promowani podoficerowie od razu na front, tak, oni na pewno przechodzą pełno jakieś pe, pe, przynajmniej roczne przeszkolenie, a wojna już trwa dwa lata, tak, takie szkolenie kurs oficerski w przyspieszonym trybie i głównie są to, są to kto? Są, są, to są to żołnierze, właśnie chcieli na ten kurs z frontu, mający doświadczenie wojenne. Nie tam, z, 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 oczywiście część jest dokonany bezpośrednio z cywila, ale w dużej mierze w mojej ocenie, tak jak oni zawsze robili, są kierowani żołnierze też, a tam są po pośrednim wykształceniu przecież i po wyższym wykształceniu żołnierze w armii rosyjskiej, tak, kierowani do, do uczelni wojskowych, gdzie przy, w ciągu roku no, uczą się pewnych zasad dowodzenia, i tak dalej. Taktyki, sztuki może częściowo operacyjnej, i następnie po przeszkoleniu tym rocznym kierowań na front. Natomiast w armii ukraińskiej trzeba wiedzieć, że te zasoby też, jeżeli chodzi pod oficerów i oficerów, podstawowych szczebli dowodzenia się mocno wykruszyły. Ukraińska armia też ponosi straty, się wykrwawia. W związku z tym to też jest poważny problem, bo więc świeżo, świeżo promowani czy też wykształceni oficerowie, no nie mają tego doświadczenia. Odrywanie z frontu żołnierzy najlepiej i kierowanie do uczelni w Ukrainie Osłabiałoby ten front. Tu jest wiele dylematów i problemów, które trzeba widzieć w ocenie tej wojny, w ocenie obu armii. Rosyjska armia ma inicjatywę strategiczną i Rosja ma inicjatywę polityczną. Zachód póki co nad dopiero podąża, czyli są to konsekwencje tej strategicznej przewagi politycznej i militarnej Rosji. To wszystko. Te spotkania ministrów spraw zagranicznych, podejmowane decyzje o pomocy finansowej, która ostatecznie będzie, mówiąc przy, kolokwialnie, przyklepana w lipcu na szczycie w Waszyngtonie, no to wszystko jest opóźnione. Nie nadąża, nie nadąża. Wszyscy się uczą tej wojny. Okazuje się, że też uczą się. To nie znaczy, że wiedzą. Uczą się, uczą się tej wojny, ale się zbyt powoli uczą. Demokracja ma swoje prawa, a te prawa nie są adekwatne do tego, co się dzieje na froncie w Ukrainie. I jako... to, Panie General, to może krótko opiszmy tę sytuację aktualną, jeżeli chodzi o front ukraiński. No, to jest informacja z dzisiaj, że rosyjskie wojska miały podejść pod miejscowość Chasiv Yar, która jest na zachód od Bachmutu, który wcześniej Rosjanie mieli zająć. Pytanie, czy to ma jakieś kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o, o sytuację strategiczną na Ukrainie? Nie ma to większego znaczenia i tutaj to, to, to jest wymiar taktyczny przecież, natomiast tak to jest, bo Rosja sobie większych jakichś tutaj celów nie stawia, mówię w wymiarze militarnym, prowadzenie operacji połączonych, Przejścia do takiej ofensywy, do na, jak na razie, mówię, jak na razie. Na tym etapie prowadzenia walk w, Ukra w armii rosyjskiej w Ukrainie, w Ukrainie Rosja sobie stawia cele dwa zasadnicze. Pierwsze to jest wykrwawić poprzez działania taktyczne tego typu, tak, odbijania kolejnej miejscowości. Kosztem właśnie siły żywej ukraińskiej armii, który brakuje dzisiaj amunicji, brakuje sprzętu wojskowego, rakiet i tak dalej, I ten żołnierz jest w dużej mierze mocno zmęczony, bo nie luzowany, nieraz pół roku. Przy wyczerpanych stanach osobowych oddziałów i poddziałów, nawet do 40%, tak, to Rosja się stawia cel, żeby nie dać oddechu, nie dać odpoczynku, mówiąc, siedzieć przysłowiowo na karku żołnierzy ukraińskich na tych wojsk, żeby je wykrwawiać, żeby osłabiać, żeby właśnie przesuwać się też sukcesywnie do przodu, oby, opanowując dogodne rubieże, czy pozycje, czy, czy rejony, czy miejscowości. Jak widzimy, to nie, ta, ta miejscowość ona oczywiście była kilkakrotnie już próba jej zdobycia Rok temu, kiedy trwały tam walki o Bachmut, niepokojące są natomiast działania na południu, tam, na północy, przepraszam, na zachodzie tutaj, bliżej, właśnie Charkowa, tam od strony Kupiańska, Swatowe. Tam, tam Rosyjska Armia oczywiście uzyskuje większe powodzenia, i tam oczywiście nie, nie będzie w mojej ocenie działań podjętych nawet latem, żeby opanować Charków, bo trzeba wychodzić zawsze z celów politycznych. Więc, więc właśnie kończąc tą sprawę, Rosja dzisiaj stawia sobie dwa cele, wy, wykrwawiać i wyczerpywać zasoby ukraińskiej armii, amunicję, rakiety, żeby ta armia pozbawić ją zdolności do obrony zajmowanej rubieży, rubieży strategicznej, bo ukraińska armia jest strategicznej, żeby ostatecznie osłabiając, wyczerpując, wykrwawiając ukraińską armię, pozbawiając ją zasobów. Pozbawić ją zdolności do obrony tej rubieży i na określonych kierunkach przerwać ją, przerwać ją, żeby ją rozbić ukraińską armię, to rozbicie nastąpi w mojej ocenie, na, na, jeżeli nie przyjdzie pomoc zachodu o tym im czasie i uzupełnienie stanami osobowymi, a to jest mało prawdopodobne, bo dopiero ci żołnierze, którzy strafiają z poboru, będą gotowi do użycia też za dwa, trzy, trzy miesiące, cztery miesiące, to proszę zauważyć, kiedy to będzie, tak? to, to, to już ukraińska armia może tego nie wytrzymać, i wtedy dojdzie do ostatecznego opanowania i taki polityczny sobie Rosja stawia cel, pobicia ukraińskiej armii i wyzwolenia, w cudzysłowie, oczywiście, zgodnie z rosyjską narracją. Terenów okupowanych przez armię ukraińską w obwodzie Ługańskim, zaporoskim, Donieckim, Zaporowskim i Hersońskim. I właśnie opanowania Rubieży tutaj, z dłuższej granicy, do końca lata tego roku. To taki jest cel polityczny, w mojej ocenie. Do końca czasu lata... jest zatem niewiele. Panie generale, z tego, co pan mówi, wynika, że właśnie. Niezwykle ważna na wojnie, czy podstawowa w zasadzie jest ciągłość działań, i ona wynika z dostaw sprzętu, dostaw amunicji, ale także ze stanów osobowych jednostek i z rezerw. W tak. tym kontekście chcę Pana zapytać o, o to, jak to u nas powinno wyglądać, bo gdzieś już pojawiają się takie głosy, analizy, że powinien zostać przywrócony pobór w Polsce. Chociażby po to, żeby ludzie no, mieli jakąkolwiek styczność z wojskiem na wypadek wojny, żeby nie trzeba było ich szkolić przez na przykład rok albo pół roku, gdyby no, nie daj Boże zaszła taka potrzeba, żebyśmy musieli się bronić. Jaka jest Pana ocena? Czy w Polsce rzeczywiście powinien ten pobór zostać odwieszony? Moja ocena jest niezmienna od, od kilku lat. Przejście na armię zawodową było błędem politycznym i wojskowym. On pozbawił polską armię zasobów, rezerw osobowych i tak dalej, i osłabił mocno także tą wiedzę obronną polskiego społeczeństwa, bo ci żołnierze, przecież po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, czy z poboru, który został zawieszony na dawno sprawę nie został zlikwidowany, tylko zawieszony budował pewną też wiedzę obronną w społeczeństwie ludzi. Odchodzili do rezerwy, trafiali na przydziały mobilizacyjne, i tak dalej, no i nieśli tą wiedzę obronną w polskim społeczeństwie. Natomiast zamknięcie się wojska tylko poprzez tym, naszym społeczeństwie, poprzez zamknięcie bo to jest zamknięcie nas, to jest izolacja prawie, że armii od społeczeństwa, armię, poprzez armię zawodową, spowodowała nie tylko utratę, utratę właśnie zasobów, rezerw osobowych, ale także yy, Obumieranie wiedzy obronnej, które szło w parze z brakiem edukacji obronnej w naszym szkolnictwie, tak, tej adekwatnej do potrzeb obronnych państwa, nastąpił tej wiedzy ująć w polskim społeczeństwie. I to jest, nie, państwa graniczące z Rosją nie mają innego wyboru, nie mogą się pozwolić na armię zawodową. Te mogą oczywiście mieć. Sporo tych żołnierzy zawodowych, oczywiście na funkcjach specjalistycznych, dowódczych i tak dalej, ale w głównej mierze armia musi się opierać o pobór, tak? O pobór. Nie ma innego wyjścia. I Rosja też przecież z poboru nigdy nie zrezygnowała, chociaż ma żołnierzy kontraktowych, zawodowych, innych i tak dalej, na terminowych, czy się tutaj. Tutaj, tutaj są różne konfiguracje. Nie ma innego wyjścia. Państwa graniczące z Rosją, i powtarzam jeszcze raz, nie mają innego wyjścia. Muszą, tę decyzję musi nastąpić. Ona im wcześniej nastąpi o powrocie, odwieszenia poboru. Tym będzie dla nas lepiej, tym będziemy w stanie wykonać zobowiązania, jakie sobie stawiamy w zakresie armii. Już teraz słyszę 400-450 tysięcy, niedawno krytykowano z wielką pasją 300-350 tysięcy, teraz słyszę 400-450 tysięcy, tak, ale ta armia, właśnie czasu pokoju, musi mieć co najmniej trzykrotną ilość rezerwistów. Rezerw osobowych, ale przygotowanych, czyli my musimy mieć w naszym położeniu, biorąc pod uwagę istotę i charakter rosyjskiej agresji, tą wojnę, która przecież trwa w Ukrainie, tak, to ona pokazuje, jaki jest charakter. My powinniśmy co najmniej mieć milion rezerwistów, nie 150 tysięcy. To jest 150 tysięcy nam starczy na, jeżeli dojdzie do wojny na, na pół roku, może na, 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 na rok, tak? na co dalej? Rezerwiści mają być gotowi do użycia, a nie dopiero będą, bo widzimy, co, czym się to wiąże, że Ukraina dzisiaj stała, przed, stanęła przed faktem, są braku rezerw, tak? Braku już rezerw, wyczerpania. W związku z tym będzie pobór, no i więc będzie trafiał na front żołnierz nieprzygotowany, nieadekwatny. Ponosi będzie coraz większe straty w związku z tym, i czy ten żołnierz i jeszcze przy braku określonego potencjału dowódców podstawowych szczebli dowodzenia, podoficerów i oficerów, no nie gwarantuje wykonania. W związku z tym nie tylko powinniśmy się troszczyć o zasoby rezerw osobowych żołnierzy na funkcje proste, ale także powinniśmy mieć odpowiednie zasoby oficerów rezerwy, oficerów rezerwy, w związku z tym, szkolenie, szkolenie obronne powinno wraz z odwieszeniem po, poboru powrócić do uczelni wyższych powinny powrócić szkoły oficerów rezerwy, tak? powinny powrócić. To było, wszystko systemowo działało w ramach tak zwanej w czasie radosnej twórczości, kiedy nic tutaj nie było trzeba, nie było trzeba silnej armii, nie było licznej armii, nie trzeba było sprzętu i tak dalej, zdolności obrony naszej ojczyzny czy kraju, wykonywać tylko zadania misyjne. To wszystko legło w gruzach i to wszystko szybko, Trzeba systemowo odtwarzać. Nie można tego robić wyspowo. Nie można tego robić wyspowo. Pobór, w mojej ocenie, będzie przywrócony. To już u nas dojrzało na pewno. Politycy doszli do ściany i wojskowi nie mają wyboru, mimo dużego zainteresowania dobrowolną służbą, ale to nie załatwi sprawy, dlatego że nastroje w naszym społeczeństwie też są jakie? No ona, to społeczeństwo nie jest gotowe wyjść z strefy komfortu. I młodzi ludzie nie garną się do wojska, chętnie by uciekali, jak wybuchnie wojna. Za granicę, tak? Więc to są te problemy i sprawy, i to czas. Ale robić. mówi pan, że pobór będzie przywrócony i że politycy już dojrzeli do tej decyzji? W no, przeszkodzie są wybory, tam jeszcze inne nie rzeczy, są. nie wiadomo. Słupki to panie redaktorze, no to wszyscy na to patrzą. No, oczywiście to nie będzie popularna decyzja, bo, bo przecież spustoszenie, jakie zrobiono w świadomości młodego społeczeństwa, jest wyjątkowo duże. Jeszcze to spustoszenie jest potęgowane rosyjską dezinformacją, której tej wojnie informacyjnej my też nie jesteśmy odporni. na ten. Trudno, żeby było społeczeństwo odporne, jak nasi specjaliści są tutaj nieodporni. Często budują swoją ocenę wojny w Ukrainie na podstawie rosyjskiej i częściowo ukraińskiej dezinformacji. Tak, to są problemy. Nie uciekniemy przed Ale, ale pan, wie pan że jakby mimo właśnie tej, tej postawy, jak pan mówi młodych ludzi w Polsce, Politycy po wyborach tych samorządowych teraz pana zdaniem podejmą taką decyzję, żeby może, może, nie, od razu, ten może nie od razu, ale w mojej ocenie w tym roku ta decyzja musi zapaść. To, to nie mamy wyjścia, to nie mamy wyjścia. To także trzeba widzieć w kontekście ustawy, która jest moim zdaniem dojrzewa, tak, ustawy o obronie cywilnej kraju. Bez tego nie ma. Premier mówi, wicepremier, minister obrony Kamysz mówi o tym, że trzeba teraz no do tego nie tylko zobowiązań, że partycypacji na rzecz naszej obrony, potencjału obronnego państwa, firm zbrojeniowych, ale całej gospodarki, w tym firm prywatnych, czyli tym, tym samym świadczenia rzecz, rzeczowe. To kiedyś też było, że firmy by wy, asygnowywały określony swój potencjał na potrzeby obronne. No, militarizacja i tak dalej. No jest tu wiele problemów, które trzeba formalno-prawnie rozwiązać i taki sposób, żeby co? Nie załamać gospodarki gospodarki, bo to jest trzeba brać pod uwagę. Inaczej mówiąc, te przedsięwzięcia mają się wpisywać, być spójne rozwojem gospodarczym państwa polskiego. Więc to jest, trzeba na tym naprawdę mocno popracować. To są poważne problemy, które muszą być uzgodnione, z, z przedsiębiorcami, bo przecież jest bardzo dużo i tak dalej, mają główny, duży wpływ na nasz potencjał gospodarczy, PKB, bo oni w głównej mierze to PKB budują, bo ich, ich przychody, ich zyski i tak dalej, a nie często firmy, firmy skarbu państwa mocno osłabiają, tak, Są, mają jakieś tam kłopoty i tak dalej. Państwo dofinansowuje tu. Jest naprawdę ogromna praca przed nami im wcześniej ją podejmiemy, tym szybciej będziemy zbudujemy oksiony zdolności, a czasu nie ma, czasu nie ma, naprawdę czas nie Jest to wszystko na wczoraj. To jest wszystko na wczoraj. Jest to wszystko na wczoraj. Tak. Także to są te sprawy. Te sprawy... Panie, panie generale, to, to, to może zostać. Także od, właśnie to, co powiedzieliśmy, odbudowy naszej zdolności, które zostały nadszarpnięte w wyniku przekazania sprzętu w Ukrainie. To wszystko musi, natychmiast muszą być podjęte negocjacje, żeby te terminy przyspieszać i wyposażyć, bo trzeba jeszcze co. Przeszkolić na to ludzi, do tego, żeby oni osiągnęły zdolność do wykonania zadań. Ludzie są tutaj kluczowi. Musi ulec zmianie też reformie szkolnictwa wojskowe, które daleko odstaje. Ono jest czasu przeszłego, także tu się niewiele zmieniło. Tam dalej jest, rządzi w głównym mierze komercja, a nie potrzeby budowania określonych zasobów kadrowych, potrzeby wojenne. I powszechną obronę państwa. Tak to jest wszystko trzeba można szybko zmieniać. Naprawdę, ale w sposób mądry. Nie gwałtowny, ale mądry. Wytyczać strategię spójną i pewne przedsięwzięcia, które służą realizacji tej strategii. Tak dalej. Do tego mobilizować ludzi, mobilizować ludzi i specjalistów, a nie izolować się, bo się podejmuje dyskusje, których, 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 których się stara się izolować. Od trzeźwego myślenia, i tak dalej, i tak dalej. Ja już doświadczam takich zjawisk, ale tu nie będę się żalił w tej przestrzeni, tak? bo to nie o to chodzi. Moja moja chata jest, powtarzam, zbyt mała, żeby cokolwiek tutaj e, takie dyskusje wywoływać. Dobrze. Także to są, to są problemy, w którymi nie uciekniemy. Niestety nie uciekniemy. Ucieczka do przodu, bo w mojej ocenie ta decyzje, które tam gdzieś propozycje za, mają zostały wstępnie jakieś przyjęte, na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych są taką swoistą też ucieczką do przodu, niestety. Bo wiele spraw jest niezałatwionych jeszcze, zostaje z tyłu, z niezałatwionych spraw. W głównym mierze że niezałatwioną sprawą, panie redaktorze, jest i trzeba, moje ocenie to jeżeli tego nie będzie na szczycie NATO, to, to w Waszyngtonie, to zmiana, zmiana strategii ostraszania. Trzeba powrócić do tego, co było już w strategii NATO, po części w innym czasie. To jest do zdolności do, do wykonania uderzeń odwetowych, czyli, czyli zdolności to, co powiedziałem, przejęcia inicjatywy strategicznej, ewentualnie jeżeli Rosja podjęłaby agresję przeciwko państwom NATO, odwetowych działań, czyli takie zdolności trzeba budować, czyli być odporność z jednej strony zbudowana państw NATO na pierwsze zmasowane uderzenia. Panie generale, jeszcze chcę Pana zapytać na koniec, już wychodząc poza granice Europy, żebyśmy teraz zajrzeli do, zajrzeli do Izraela i do strefy gazy. Wiadomo, co tam się wydarzyło. Zginął polski wolontariusz, który świadczył pomoc humanitarną wobec ludności gazy. Zginęli także wolontariusze z innych krajów, m.in. z Wielkiej Brytanii i Australii. I tutaj pytanie o Pana ocenę tego, co się wydarzyło. No, Różne kontrowersje związane są właśnie z działaniami sił zbrojnych Izraela w tej sprawie. Tak. Tak, to jest bardzo bolesna sprawa. Sprawa, która nigdy nie powinna mieć miejsca w żadnej sytuacji, tym bardziej w państwie, które, które no wie, wie, co to znaczy tego typu zachowania. Które ma też bardzo, bardzo tragiczne, dramatyczne doświadczenia historyczne mówię o narodzie izraelskim, który, który, który oczekuje zawsze empatii, empatii wobec, wobec swoich obywateli, wobec zbrodni, zbrodni wojennych popełnionych na narodzie, na zbrodni na ludobójstwa, narodzie izraelskim, żydowskim tak dalej. No to tym bardziej to, to co do, co się stało, a w mojej ocenie tego inaczej nie można nazwać jak, jak aktem zbrodni wojennej wobec niewinnych ludzi, wobec ludzi wielkiego serca i odwagi, którzy nieśli pomoc cierpiącym obywatelom, też mieszkańcom tej ziemi, tutaj przecież to nie jest jakaś inna rasa, to nie, nawet jeżeli tak, to przecież to nie, nie, tutaj nie ma, nie ma czegoś, co, co można jakichkolwiek sygmatyzować rasizmem czy coś takiego. To są równoprawni obywatele tego świata tak i tak dalej. Cierpiący, głodujący i to z powodu tych, którzy dokonali właśnie tego aktu zbrodni wojennej. A, ci... A dlaczego to jest w pana ocenie zbrodnią wojenną? Dlatego, że ci, po pierwsze, nie ma żadnej, ja w mojej ocenie, jestem wojskowym i nie jestem jakimś takim, który jest oderwany od rzeczywistości i uprawia w tej przestrzeni relatywizm, że jedno jest po tej stronie, to jest zbrodnią, a po tej stronie to już nie jest zbrodnią, bo to już dotyczy kogoś innego. Tak? No to, to taki, tutaj takich podziałów nie ma. To jest sprawa jednoznaczna dla mnie. Tak, no storo, ja mam na myśli storo. bardziej, że mogło dojść do, do pewnych przypadkowych y, uderzeń, nie, prawda? Nie, które spowodowałyby no, śmierć wolontariuszy. Tu nie ma przypadkowości. Przypadkowości nie ma, dlatego że wszystkie warunki tutaj procedury z tego, co mi wiadomo Zostały zachowane, tak? I też ten konwój był pod osłoną armii izraelskiej, i tak dalej. I sposób wykonania tego zadania, mówiąc w cudzysłowie, tego aktu zbrodni, tak? Przebiegał w sposób, w sposób usystematyzowany, etapami, tak? Także to było wszystko zamierzone. To nie był żadna przypadkowa rakieta, przypadkowy pocisk, i tutaj nie było tak, że Armia izraelska wyposażona wszystkie możliwe systemy, najnowocześniejsze systemy identyfikacji, monitoringu, rozpoznania, tutaj jakbyśmy nie wiedzieli, no oni są w stanie precyzyjnie określać, gdzie się na przykład znajduje w danym momencie w danej przestrzeni, na przykład, przywódca jakiejś tam organizacji terrorystycznej, go punktowo obezwładnić. Tak? Także tu nie ma, tu nie ma nic, nic z tych rzeczy żadne tłumaczenie. Dlaczego w, w pana ocenie Izrael miałby tak postąpić? Miałby zabić wolontariuszy celowo. Ale no jest, to jest cały, cała sprawa, to jest nie nie jest pierwszy pierwszy przypadek, chociaż on jest bulwersujący, bo on dotyczy grupy międzynarodowej tych wolontariuszy, ale przecież wolontariusze w tej wojnie już zostali zabici także przez armię izraelską. To nie jest pierwszy przypadek. tak? Też z pełną świadomością, bo Izrael zmierza do czego? Żeby po prostu zniechęcić do udzielania mojej ocenie tej pomocy dla głodujących e, mieszkańców Palestyny. Przecież my nie zapominajmy, że, że gdzieś tam umierają ludzie, dzieci i kobiety. No rozumiem. No to, 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 to jest rzecz. I, I już dzisiaj zginęło ponad 30 tysięcy Palestyńczyków w tej, tej wojnie, ona się jest bardzo krwawa, bezwzględna i tak dalej, i w prowadzona w sposób usystematyzowany. Jeżeli dzisiaj sekretarz Stanu USA zajmuje, w tej sprawie zajmuje, zabiera głos i, i ostrzega, i to jest. Ja, ja nie słyszałem dotychczas tak stanowczego, jednoznacznego stanowiska wysoko postawionego urzędnika Stanów Zjednoczonych wobec Izraela, który stosu stanowczy dzisiaj wyraził ocenę tego, co się stało i nawo tutaj yy, yy, nawołuje, czy też Apeluje o, 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 o zaniechanie tego typu a działań, czy go działa. A wręcz komunikat był taki, że jeżeli Izrael nie wprowadzi środków, które mają na celu ochronę ludności cywilnej, tak to Amerykanie wstrzymają się ze swoją pomocą dla, dla tego państwa. No, 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 no właśnie czy to, są już, czyli pan redaktor, ja nie słyszałem nigdy, a żyję trochę na tym świecie, żeby tak, a różne były sytuacje, gdzie, by, gdyby, gdzie tak stanowcza była wypowiedź. Wysokiego urzędnika Stanów Zjednoczonych, wobec Izraela. Tak, to jest rzecz, która, która jest nie do zaakceptowania, w żadnym wymiarze nie do zaakceptowania. Jeszcze yy, arogancje zachowania ambasadora Izraela w Polsce jest także no, godne, godne tutaj wszelkiego potępienia. To jest, to jest, Przekroczone zostały wszelkie granice przyzwoitości dyplomatycznej, tak, nie tylko dyplomatycznej. W związku z tym, no potrzeba być dokonana, osiągna refleksja. Ludzie niewinni o wielkim sercu, którzy po, też między innymi pomagali wojskom ukraińskim i tam, tam przeżyli, a tu nie przeżyli, tak, tu nie przeżyli, zostali zamordowani. Bo taki to jest, a to jest mord wojenny, to jest zbrodnia wojenna, no to, to, to jest to rzecz, którą, którą nie można tolerować, nie można przymykać oczy, że nic się nie stało, przymknąć i przechodzić do porządku dziennego. I żądania rządu polskiego są w tej sprawie stanowcze, właściwe, włącznie z odszkodowaniem, wyjaśnieniem. No i zobaczymy, czy ta sprawa zostanie zbadana, bo to jest kwestia zbadana już do końca, do bólu i tak w sposób wiarygodny przez te struktury, które międzynarodowe czy też krajowe, które ten wysiłek podejmują i tak dalej, i tak dalej. Ale jak widzimy, w Izelu nie ma refleksji tej, która powinna towarzyszyć takiemu zdarzeniu jest to tam dalej traktowane jako rzecz, która się wydarzyła przypadkowo, incydentalnie i nie można tego nazywać incydentem. To nie jest incydent. To nie jest incydent. To nie jest incydent. To nie ma żadnego, tu niespełniane zdarzenie nie spełnia żadnego, żadnych warunków, żeby określać tego incydentem. Nic to nie przeszkadza, żeby nie odnosić się szacunkiem do historii Izraela, do, 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 do tego narodu, do państwa, i tak to, dalej, to nie jest to sprzeczności, wręcz odwrotnie. My musimy w ten sposób okaz okazujemy właśnie większy szacunek do, 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 do narodu żydowskiego. To jest, tym sam wyrażamy szacunek, a nie jakieś postawy, które godzą w ten naród bo za tymi decyzjami nie stoi naród izraelski, czy naród żydowski, tylko stoją wojskowi i politycy, tak? To nie można utożsamiać z narodem tego państwa, którym ja darzę osobiście głębokim szacunkiem za ich dokonania i za ich mobilizację, za ich, no, ich efektywność, skuteczność, mądrość i tak dalej, ale i też za ofiarę, którą ponieśli, ale to nie jest nic to stoi w sprzeczności z tym, co się wydarzyło. To nie jest. Nie można tego, tego w jakiś sposób tutaj usprawiedliwiać właśnie taką oceną, jaką ja mam wobec narodu żydowskiego mhm. i, i do, do elit tego, tego narodu tak i tak dalej, i tak dalej. Więc trzeba, trzeba tutaj, nie można na tym mówiąc, koniu, na tym koniu takim właśnie, że ktoś jest natychmiast antysemitą, jeżeli ma krytyczny stosunek tego, co się wydarzyło. Krytyczny. No tu nie można mieć innego. To jest, Panie Redaktorze, Szanowni Państwo, to jest sprawa zero-jedynkowa. To nie jest coś trochę, mniej, więcej. To jest, to jest, to jest zero-jedynkowa. To jest zbrodnia wojenna. To jest oczywista, oznakowany, wszystko ludzie. Nawet jeżeli tam był ktoś, był podejrzany, no to przecież nie powód, żeby zabijać wszystkich, tak? Precyzyjnie, precyzyjnie. Proszę zobaczyć na ten, na, te, na, ten, na, te, na te, ten, te samochody czy te wozy opancerzone, które się poruszały to przyżone to było precyzyjne uderzenie. To nie było przypadkowy jakiś odłamek czy jakiś pocisk. To było precyzyjne uderzenie. Wykonywane etapami. Tak. Więc nie wytrzymuje to żadnej, żadnych tutaj usprawiedliwień. Nie ma tu żadnych usprawiedliwień. To jest zbrodnia i tak ją trzeba oceniać, i tak ją trzeba rozliczyć. To będziemy śledzić w takim razie, w jaki sposób Izrael do tego podejdzie i czy zostaną tutaj podane jakieś oficjalne wyjaśnienia, czy będzie śledztwo, które właśnie tą sprawę wyjaśni. Tutaj stawiamy na dzisiaj kropkę, sporo tematów poruszyliśmy. Następnym razem z Panem Generałem spotkamy się za dwa tygodnie, także zachęcam Państwa do tego, żeby śledzić kanał Układu Sił, żeby go subskrybować. Panie Generale, a za dziś Panu bardzo dziękuję. Dziękuję Panie Redaktorze i dziękuję Państwu. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję również, że Państwo byli z nami. Do zobaczenia.